Ale o co pytasz? Pytam o wynik dzisiejszego meczu. W sensie? Polska-Senegal. Aha, bo to dzisiaj jest. Tak. Redakcja Głosu typuje wynik meczu i jaki wynik meczu obstawia Oskar. A mam się patrzeć w obiektyw, czy... Możesz się patrzeć w obiektyw albo na Bognę, gdzie wolisz. To 3-0 typuje i do boju, panowie. Tak, żebyśmy się za was nie wstydzili. 2-1 dla Polski, bo na tyle nam starczy sił, później obawiam się o kolejne mecze. Koledzy mi tutaj podpowiadają, bo ja się nie znam na piłce nożnej, że Lukaku, Mané wbiją nam gola, ale ja liczę na Polaków 5-2. Przed dzisiejszym meczem jestem umiarkowanym optymistą, choć Senegal jest jedną z najsilniejszych drużyn w Afryce. Zawsze na mistrzostwach gra dobrze. Z tego co pamiętam, ostatnio chyba nawet awansował z grupy, więc jest to z pewnością trudny rywal. Ale myślę, że nasza reprezentacja da radę i wygra 2-1. Olimpia, jaki będzie wynik dzisiejszego meczu? 3-0 dla Polski. Kto wbije pierwszą bramę? Lewy lub Grosik. Na pewno wyjdą na boisko i zagrają. Ja tutaj zacytuję klasyka w odniesieniu do dzisiejszego meczu. Chodzi o to, żeby strzelić jedną bramkę więcej od przeciwnika, a także czasami się wygrywa, czasami się przegrywa, a czasami remisuje. Ja tutaj nie będę taka elokwentna jak nasz pan dyrektor, ponieważ nie do końca nawet wiem, z kim gramy, więc trudno mi odstawić wynik. Mój pies wam powie. Nagram cię, jak się zastanawiasz nad wynikiem meczu. Dobra. Bardzo intensywnie. Już wiem. Jeśli oglądam mecze, to tylko naszej reprezentacji, dlatego nie ma opcji, muszą wygrać i stawiam 1-0. Dla nas oczywiście. Nie, ale tak poważnie, mecz będzie wyrównany, nie będzie łatwo. Jestem optymistą, chciałbym, żeby wygrali nasi. Nie wiem, czy będzie spokojne 2-0. Może z lekkim nerwem 2-1 dla nas. Wygramy 1-2 albo 3-0. Europejskie potęgi zawiodły, Polska tego nie zrobi. Wygramy 2-0, spokojny meczek i pewny awans do fazy pucharowej. Gram 1-0, Lewandowski w 37 minucie, kartki żółte, Glik i kto? I Piszczek do tego. Dwie groźne sytuacje zaledwie Senegalczyków i u nas poprzeczka i słupek. No i to 1-0. Uważam, że będzie 2-1. Ponieważ Senegal jest dobry kondycyjnie, a pierwszą bramę podejrzewam, że oczywiście lewy, później liczę na to, że może Błaszczykowski. Ale 2-1 będzie dla nas. Nasi trochę mogą przysiąść po pierwszej bramce, ale później się nadgoni.